A cóż to za Krakowia? Strasznie się porozbijał. Czy może zatelefonować? No, oczywiście, oczywiście. W takiej sytuacji. Naturalnie, no. To my... Halo? Dzidek? Nie rozumiesz? No jak ja mam do ciebie mówić? Cóż ty, nie rozumiesz po polsku? Już nie wiem, jak mam do ciebie mówić, żebyś zrozumiał mnie. Tieni mi, poiché l'amor va ci là. Tieni mi, poiché il dolor ma si là. Tieni mi, prego di non lasciarmi e poi prova ad amarmi. Io prego ti. Utwierdź mnie w mym uczuciu, bo słabnie. Utwierdź mnie, bo postąpię nieładnie. Utwierdź mnie, zamiast wrzeszczeć podeprzy. Ty od innych bądź lepszy. Ja błagam cię. Już nie kochasz, więc precz. Czy to dramat, czy skecz? Owszem, bywa tak, lecz czy nie lepsza to rzecz utwierdzać? Halo, Dzidek? Jesteś jeszcze? Halo, proszę nie rozłączać. Nie, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dzidek, nie opuszczaj przewodu. Utwierdź mnie w tym napięciu, co puszcza. Utwierdź je, bo podsycaj, poduszczaj. Mądry bądź, skąd byś sił na to nie miał wziąć. Ponad skromny twój umysł bądź. I utwierdź mnie. Możemy panią uspokoić, pani Kalino, nic takiego się gospodarzowi nie stało. Po prostu on chołupcem wskoczył na wrotki środki i wjechał w rekwizytownię. Panie, ściśle mówiąc, w pancerze. Wjechał tak, że jeżeli uda go się z tych pancerzy wyciągnąć, to naprawdę nic takiego. Także niepotrzebnie pani się fatygowała i dzwoniła po pogotowie. No. Ach, ale ja przecież nie dzwoniłam wcale do pogotowia. Nie? Ja dzwoniłam do mojego Dzidka. Aha. Dziękuję panu bardzo, że mogłam skorzystać. Ale prosimy bardzo, zawsze w takich wypadkach, czy o Dzidka, czy o pogotowie, to zawsze prosimy.